Halo, halo, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie i dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ postanowiłem w końcu przełamać swój lęk i wejść do tej piekielnej kolejki w Minecraft. Tam na samym końcu ja czuję to po prostu, tak nad tym rozkminiałem, że coś tam musi być, co wskaże nam na to, jak pokonać Lucyfera, coś do niego, no bo jednak wysyłaliśmy tam mnóstwo wagoników z różnymi krowami i tak dalej i one tam znikały, one tam zostawały piorunem i tak dalej, więc to jest bardzo ryzykowne w tamtą stronę. Ale pójdziemy, po prostu nie mogę pozwolić na to, żeby tam nie pójść z tego powodu, że tam może być odpowiedź na nasze pytanie, jak pokonać Lucyfera. Ale ja, widzowie, jestem zbyt wielkim tchórzem, że tam pójść sam, więc ja idę po Dave'a, bo ja chcę z nim tam pójść, bo jednak co dwie głowy to nie jedna, jak się w dwójkę idzie, jak się w dwójkę coś tam stanie, to łatwiej jest sobie poradzić, niż jakbym tam poszedł sam. A zanim tam dojdziemy, to intro. Dobra, widzowie, jestem już blisko domu Dave'a. Zanim jednak do niego dojdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, bo odcinki są tutaj codziennie. Dobra, uwaga, jestem już koło domu Dave'a. Halo, Daveson! Halo, nie widzę go tu. Co ty chcesz? Czekaj, słyszę cię, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Na dachu. Jak na dachu? Problem. A tu jesteś, dobra. Daveson, pakuj się. Pakuj się. Nie no, ja nie jadę na wakacje, przecież mnie nie stać. Bierz najlepsze narzędzia, najlepszą zbroję, wszystko, ponieważ jest wyprawa, jest temat. Dobra, jestem gotowy. No wszystko? Nie mam nic lepszego, no wziął naprawdę mi. Naprawdę nie masz nic lepszego? Wziął mi itemy wszystkie, Lucyfer. Jak ty możesz mieć nic lepszego? Jak ja mam equipment. Dobra, trudno. Naprawdę ci mówię. Dobra, trudno, to mam nadzieję, że to wystarczy. W każdym razie. Ma pan kopnąć trochę chleba? Jasne, że mam, proszę, połowę tego, co dobra, ja mam. Dzięki. Taki hojny. Dzięki. Dobra, chodź. Dzięki. Ponieważ sytuacja jest taka, że nie wiem, czy kojarzysz taką piekielną kolejkę u mnie. Kojarzę, no. Kojarzysz, no to sytuacja wygląda... Ej, co jest? Czemu to się pali? Czemu? To się teraz zapaliło? Czemu to się pali, no? Ej, co jest? To jest skoro podejrzane tu. Ej, co jest? Dobra, nie wiem o co chodzi, nie wiem, czemu to się pali. Czekaj, ja to może zgasić łopatą. To się nie może palić. O kurde, ja się wystraszyłem, stary. Dobra, no nie ważne. Mega dziwne, do którędy idziemy? Do mnie, do tej piekielnej kolejki. Z tego powodu, że musimy tam wejść przez nią po prostu do środka. No bo ja podejrzewam, że tam coś może być, po prostu. Podejrzewam, że tam coś może być, co nam pozwoli pokonać Lucyfera. Ale na pewno coś chcesz tam, ale to wiesz, że to jest, kurde, przecież ty tam wysyłałeś te ofiary, nie? No to tak, tak, no może, no wiesz, ale... No i ty chcesz jechać jako ofiara? No, wiem, że to wygląda, wiem, że to dziwnie wygląda, ale po prostu... W sensie, no nie wiem, muszę po prostu, czuję, że tam coś może być, czuję to po prostu. Czekaj, ja sobie wezmę też jakąś zbroję od siebie, bo ja jestem bez niczego. To jest totalna głupota, no, ale wchodzę w to, bo ja jestem zwariowany. Ja wiem, że tam nic nie ma. Co ty robisz? No to, ale co, to wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Co tu jest? No tu mój domek na drzewie mam. Fajny domek. No co, fajny domek na drzewie, co ty chcesz? To jest najlepszy jaki domek. Mały. No i jaki super jest. Mały. Ja, a tu patrz, jakie akwarium mam, widziałeś? Wow, gdzie ja mam mroźnego piechura na tych nogach. O kurde, już się nie pozbędę. Serio? Tej wody nigdy. Chcesz zrobić tak. Ej, jak długo kopię strasznie tym kilofem, co jest? No bo to szybciej złapy. Co? Naprawdę? Dobra, no nie wiedziałem, no? Dobra, nieważne. Fajne akwarium tu mam? No raczej tak, ja bym powiedział dopuszczające, no nie wiem w ogóle to... Dopuszczające, dobra, nieważne, Daveson. A, weź sobie tą klatę, jak nie masz klaty. Bo ty mi tu w ogóle to, co tu zrobiłeś, to jest najgorsze, co mogłeś zrobić. Wiesz doskonale, że ja tego nienawidzę, jak tu się stawia coś. No ja wiedziałem, ale ja to specjalnie, ja na odcinku mówiłem, Aha, dobra. Bo, a czemu, co na odcinku mówiłeś? Nie, skoro nie przeczytałeś tej wiadomości, to też... Nie, no przeczytałem tą wiadomość, że tutaj, że mam się spotkać. No, że spikniemy się w sądzie, no i tak, no i gitara, no. No, że spiknąć się w sądzie, no a ty, żeś, ja mam takie lekkie wrażenie, all of situation. Czemu, ale przyszedłem. Przyszedłeś, a książka nie była zabrana! Wyglądała jak nienaruszone! No ale no po co ja mam ją brać stąd? No żeby kurde mieć w ekwipunku, nie? Super, Dave. No naprawdę. Dobra, no naprawię ci, no na... Ja już wiem, no naprawię ci, no na... Ja już wiem, zła. Tylko tu już kurde, się nawet nie pojawi teraz ta, jak to się nazywa. Masz tą... No i trudno, no i masz tutaj na pamiątkę, masz nie, na pamiątkę. No. O kurde, ja mam za potężną... Łopatę mam za potężną, dobra. To się tutaj zrobi. Zobacz, jaką ja mam łopatę potężną. Jaką masz łopatę potężną? Taka jest bieda, no. Co ty masz? Ja nie mam itemu, bo wszystko mi Lucyfer zabrał. Ej, stary, bo jest noc i już nas atakują te. Dobra, nieważne. Dobra, dawaj wagon i wsiadamy. Nie, no jakim wagonem? Wagonem nie jedziemy, normalnie na piechotę. Nie? Normalnie na piechotę. Ja się boję wagonem jechać. Wagonem nie będzie odwrotu, stary, jak wsiądziesz do wagonu. A jednak ale jak... ja chciałem wagonem. Dobra, no to dawaj. Nie, tak. No normalnie na piechotę, tylko uważaj. Nie mam prowadzić, ale jesteś odważny, ja nie mogę, bym się nie odważył tam iść tak szybko. Kurde, ale się świeci. Dobra. Dobra. Ja się świecę? A no tak, bo ja mam to. Dobra, ja zakładam sobie ten... Co jest, Daveson?
Davison, wpadłeś tam! Co jest? Co? Dobra, widzowie, ja skaczę za nim. 3, 2, 1, 0. Davison! O kurczę, żyjesz! Kurde, ja jesteś. Nie mogę, dobra. Gdzie my jesteśmy? No, jest, nie wiem, co to jest za miejsce, ja tu nigdy nie byłem. Davison, ja nie wiem, to jest jakiś dziwny portal. To jest totalnie dziwna akcja. Nie wiem, co to jest za miejsce, stary. Schody. Nie wiem, wchodzimy do tego? Wchodzimy do tego? Kim jesteśmy? No ja nawet nie, no dawaj, nawet dawaj, nie możemy się wrócić, tam stary nic nie ma z powrotem. Nie ma, nie ma, nie ma wyjścia. Dobra, dawaj, dobra, stary, nie ma co. Trzy. To jest szansa, że stąd wyjdziemy. Dobra. Ale nie, gdzie to jest w ogóle, stary. Polecimy. O kurde. Co to jest za miejsce? Stary, ja nie mam pojęcia, ale to wygląda naprawdę strasznie, widzisz to? Co jest, stary? Czy my znaleźliśmy w tym momencie zamek od Lucyfera? To, nie mam tam pojęcia, jest jego głowa, ale... widzisz to? Nie, stary, co my odkryliśmy w tym momencie? Spadek, jak ktoś spadł, boże, jak to wygląda? Jakaś tu jest szyba. Jo, stary, ja się boję. Co to jest za... Ej, tu są, stary, jego, tu są dwie jego głowy. Ej, czy on ma brata bliźniaka? Jeżeli on ma brata bliźniaka, stary, nie, to nie, nie ma szans, ale czekaj, nie, bo nie da się wyjść. Nas atakować magły będą teraz. Nie, najgorzej. Nie, da. Dobra, jak tu się wchodzi? Co tu jest, stary, za miejsce w ogóle, jakie powalone? Masz, ile masz pochodni? Mam 23. Daj mi jedno, proszę. Masz, bo bym sobie w drugą rękę zabrał, żeby tu mieć jaśniej. O, proszę, dobra. Bardzo, proszę bardzo. Dobra, dobra. Ej, stary, tu są jakieś tego flagi, to samo było na Palionowie. To jest totalnie dziwna akcja. Takie... Jeszcze ja tu słyszę te magły, jak one tak skaczą. Ja wolę, ale to jest wielki. Ja jestem stary do góry jakimś czymś, nie wiem co to jest. Ale to jest mega wysoko, stary, zobacz to! Dobra, lecę za tobą, lecę lecisz za tobą. Też, lecisz tak, też? Tak, dobra, lecę za tobą. Dawaj. A wiesz, czy mogę zapchnąć? Nie, no nie, nie rób tego! Nie! XD, XD. Kurde, dlaczego? No dlaczego tak zrobiłeś, no? To było bardzo niemiłe akurat. No i widzisz. I kto tu może kogo zabić? Ja tu mogę teraz i rozwalić drabinkę i nie wejdziesz. Dobra, stary. Stary, co to jest za miejsce? Dlaczego my jesteśmy nad tym? Wow! Ej, a wiesz jak to mi przy... O kurde, mi to przypomina... O, ja cię walę. Co mi... Co ci to przypomina? Ja, stary, to... Wy... Ja, to... Mi to przypomina, stary. Ja tutaj byłem, jak Palionowo nie istniało. Ja podobne walę, miejsce, ja... strasznie, stary. Ja nie wiem, to jest powalona akcja. Znaczy, patrz, nie widzisz dno? Widzisz dno stąd? Ja nie widzę. No, nie widzę. Nie, ja widzę. Widzisz dno? Ja... Tak? A... Widzę. To, no? to ja na przykład nie mam takiego render dystansu. Dobra, ja nie wiem, czy by to powinniśmy być na górze. No ja mam ciernie teraz, cwaniaczku. Możesz mnie bić ile chcesz, kurczę, prędzej ty zginiesz. Dobra. No nie rób mi tak. Łaj, ale tu może. Nie, z siekierki diamentowej, no chodź. To jest netherite'owa, co ty jesteś takim biedakiem? Dobra, ja normalnie. Dobra, stary, nie wiem, zwiedzamy tu tą górę, czy idziemy na dół? Dobra, na dół. Nie, ja na górze, boję, stary, nic nie ma, ja tam dobra, nie chcę być stary, to wygląda jak jakiś... Dobra, ale takie gierki to sobie możesz zostawić dla siebie. Ty się po prostu boisz tak skakać. Nie się boję, tylko boję, nie jestem ubezpieczony, okej? Okay? Nie się dobra. Boję, tylko boję się i się nie się boję. Nie no, jestem, rozumiem, nie rozumiem. Jestem, nie jestem ubezpieczony. Rozumiem. Nie, dobra, musimy zwiedzić tutaj okolice, stary, tutaj... No i co, i czujesz się zadowolony, jesteś z siebie dumny? Zasłużyłeś na to, ja zasłużyłeś na to. Tak, a co jakbyś mnie zrzucił, bym zginął? Byś zginął, no, zasłużyłeś no to taki z ciebie przyjaciel, okej, okay, dobrze, rozumiem. Dobra. Zasłużyłeś na to. Zwiedzaj tu następne rzeczy, tu coś musi być jeszcze. Ej, w ogóle tu jest jakiś magmowy frajer. O kurde, ty tu jesteś, dobra. No to tak. No ja go unicestwiam jednym ciosem. Jednym ciosem z siekiery, on pada. No dobra, no ale ja nie mam takich itemów. Ja nie mam takich itemów. Dobra. Ja już zostałem okradziony. Zaatakował. Ja zostałem okradziony. Ej, powiem ci, że te lampy, kurcze tutaj niebieskie, to są jakieś takie bardziej niebieskie niż zwykle. Przynajmniej takie, ja je tak jakieś jaśniejsze, nie? Też to masz takie wrażenie? No, takie są bardziej. Ale ten portal w ogóle wygląda jak kapelusz. To prawda akurat. Ale serio? Dobra, stary, podsumowując, znaleźliśmy jakąś jego tajną bazę. Ja się w ogóle boję, że my tutaj coś. Że nam się to, że on tu przyjdzie albo że coś się stanie. Nie, nic się nie stanie. Myślisz? Okay. Myślisz, że no? Nic się nie stanie? Dobra. Nie wiem, nie wiem w sumie, kurde. Nie, musimy stąd iść, stary, jak już nie ma, stary, to już jest tak. Cześć. Mamy, stary, mamy to, wiemy gdzie to jest. Nie możemy tutaj teraz wracać, stary. Wiemy gdzie to jest kolejny hack. Jak wrócić? Supera. Jak wrócić teraz? Nie wiem. To właśnie, portal, przez portal z powrotem? Myślisz, że to tak no działa? Jest szansa, że nas respi w Palionowie, czekaj, sprawdzę. Jest, mówisz, dobra, próbujemy. To dawaj. Dobra, Davison, udało się wrócić na Palionowo, dobra, jesteśmy w stanie wrócić. Ej, to powiem ci szczerze, że ten Lucyfer ma bardzo łatwe przejście stamtąd tutaj. Bardzo łatwe. No, to jest sekunda na moment, dla niego, ale odkryliśmy jego królestwo, odkryliśmy jego zamek. To czuję, no, że to może się wiązać z różnymi konsekwencjami i ja się tego bardzo boję, więc musimy być bezpieczni. I ja z tego powodu chciałem ci coś pokazać jeszcze, bo... Nie chcesz mi coś pokazać? No dobra, coś no pokazać, dobra, no jeszcze do mnie, to jeszcze szybka akcja, tylko ci to pokażę. Z tego powodu, że ja ci nigdy nie pokazywałem, jak ja odkryłem tamto miejsce, w którym ty byłeś uwięziony. Teraz sobie przypomniałem. No dobra, no to po prostu chcę ci pokazać to, jakie mamy dojście do niego.
że moglibyśmy go dalej trollować jakoś z tym i wiesz, i może on nie wie o tym, że my mamy takie dojścia i chodź tutaj. Tu. Ja w ogóle jestem przekonany, że on jeszcze nawet nie wie, że się wydostałem, bo przecież on mnie nie widział nawet. Myślisz, że on nie wie nic? No, mi się wydaje, że on może nic nie wiedzieć. No to dawaj, tu na dół, tu na dół. I teraz uwaga, tu jest bardzo ważna sprawa. Ponieważ musisz mi zaufać. Tu stój, tu musisz mi zaufać. Ponieważ musisz po prostu jak najbardziej skoczyć w tamten róg. Po prostu. Co? No, musisz, jak ci się to nie uda... Dobra, udało ci się, zapraszam. Dobra, jest święty, okay. Dobra, tu... Co to za wyjście? No to jest wyjście z tej bazy po prostu, ale tutaj jest tajna baza i patrz. Ja sobie tu zbudowałem ją bardzo dawno dosyć. Bardzo dawno, przed po prostu walcząc, jakby planując atak na niego. I rozwaliłem w pewnym momencie tutaj obraz, bo chciałem za nim zrobić tajną bazę i patrz, gdzie jesteśmy. Faktycznie. O kurde. Ja to tak odkryłem. Właśnie widzowie pisali o tym, masakra. Kurde, masz jeden obraz, dobra, a nie, tutaj jest, dobra. Dobra, mam? No to, nie. To, o nie, te dwa te same to niedobrze, muszą być inne, dobra. Nieważne, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wiemy dużo na temat Lucyfera, odnaleźliśmy jego tajną bazę, odnaleźliśmy jego zamek, to wygląda jak zamek, więc no, mam nadzieję, że jesteśmy do przodu i że pokonamy go już niebawem. Trzymajcie się, na razie, pozdro, pa pa. Trzymajcie się.